Płyta w samo południe wydana rok temu w październiku była powrotem Reto po ponad 3 latach do wydawnictw solowych. Fakt faktem, przez ten czas o Igorze ciężko było zapomnieć, bo ten sporadycznie występował na różnych fitach, stał się wiodącą po Boriksonie twarzą Chillwagonu i właśnie też z Borygo w duecie wydał płytę 420024. Płyta w samo południe okazała się ogromnym sukcesem. Pierwszy singiel promujący krążek Billy Kid jest teraz drugim najpopularniejszym trackiem w historii Igora, ustępując jedynie miejsca pierwszemu, legendarnemu i niepokonanemu UA, ale mówimy tu tylko o wyświetleniach z YouTube'a. Oprócz tego dużym hitem ukazał się również track Blask, przebijając barierę 40 milionów na samym YouTubie. Płyta na ten moment jest pokryta platyną i trzeba powiedzieć, że Igor w wielkim stylu zaliczył powrót po 3 latach solowej nieobecności. Widać było u niego głód muzyki, wrócił też z lekko odświeżonym stylem, a przede wszystkim tekstowo był dużo dojrzalszy. Tym razem na jego muzykę nie kazał czekać nam aż tak długo, ale to zaraz, jeszcze chwilka. Po poprzednio wymienionej płycie bardzo szybko, bo już na początku roku wleciała epka wraz z ZH, którą po prostu przemilczę. Tak samo jak została przemilczana w naszym środowisku, płyta bez większej historii. Nie była ani dobra, ani zła, po prostu taka, żeby sobie gdzieś tam puścić w tle. W międzyczasie Reto wypuścił dla nas solowy, wakacyjno-klubowy numer, ostatnio dał swoją zwrotkę na Fiu-Fiu Kizo, gdzie cieszył się sporym propsem. W końcu dobrnęliśmy do czasu teraźniejszego, wiem już to, że na kolejną solową płytę Reto nie będziemy zmuszeni czekać już kolejnych 3 lat. Strasznie mnie czas, jeszcze chwilę zostanę i złożę swój świat, zrobię go. Wbijajcie na nowy numer Natury 2000, sklejam twarz taśmą, link standardowo w opisie, polecam, bo naprawdę warto. Oczywiście biorąc pod uwagę całą światową scenę hip-hopową, usunięcie wszystkich postów z Instagrama zwiastuje nowości. Nie inaczej było też u Reto. Na początku obecnego miesiąca z profilu facebookowego, jak i Instagrama znikły wszystkie posty. Pojawił się jedynie krótki filmik z oznaczonym prywatnym profilem Więcej niż płyta, którego mogliśmy zaobserwować, po czym po jakimś czasie dostawaliśmy do niego dostęp. Otrzymaliśmy również datę 6 października, która to była zapowiedzią singla Clay, do którego jeszcze wrócimy. Na filmiku nie ma nic oprócz stojącego Reto, trzymającego w swoich dłoniach coś złotego. W drugim filmiku widniałem kobiety rzucające przed Reto jakieś kwiaty, a w ostatnim widzimy go lekko uciekającego od kamery wzrokiem. Na prywatnym profilu Więcej niż płyta znajdziemy jedynie 3 zdjęcia z podpisem Zaczynamy oraz 6 X-ami, które prawdopodobnie coś ze sobą ukrywają. W końcu dobrnęliśmy do legendarnego 6 października i numeru Clay. Numer przez bardzo długi czas utrzymywał się na pierwszej pozycji karty na czasie, zresztą dalej trzyma się dość solidnie, bo biorąc pod uwagę, że na ten moment jak nagrywam ten film, minęło już 6 dni, a numer trzyma się na solidnym drugim miejscu. Track, licząc większość streamingu, wygenerował 2,5 miliona odsłuchań. Na tekście i muzyce skupimy się zaraz. Wczoraj oficjalnie wystartował mój serwer na Discordzie. Idealne miejsce, by stworzyć z wami super community. Jak zrobicie tam duży tłok, to rzucę dla was jakąś płytę. Teledysk ukazuje przemianę Reto. Przez cały klip Igor idzie środkiem, przed siebie, a w tle są widoczne różne postacie, które prawdopodobnie ukazują jego z przeszłości. Każda z postaci w klipie jest nim z innego etapu w życiu. Z każdą kolejną postacią jest kilka lat do przodu. To potwierdzałoby przede wszystkim końcówka klipu, gdzie widać gościa ubranego w identyczny sposób co Reto. Raper przez cały klip pierwszy raz w historii nie ma na sobie ani okularów, ani soczewek. Po raz pierwszy możemy ujrzeć jego prawdziwe oczy. Teraz zaczęła się nowa era w karierze Igora. Stary wizerunek jest już przeszłością. Na swoim Instagramie Reto napisał: nawet nie zauważyłem, kiedy stałem się więźniem swojego wizerunku. W pewnym momencie coś, co miało mi pomagać, stało się moim przekleństwem. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz w tym życiu. Im bardziej ten element zaczynał mi przeszkadzać, tym trudniejsze wydawało się pozbycie go. Czułem, że jest częścią mnie, że wpływa na odbiór mojej osoby, że bez niego może nie być tak samo i nie będzie. Ale w końcu zrozumiałem, że nie musi, że nie powinno. Zrozumiałem, że powinienem robić to, co czuję, bo zazwyczaj nawet pomimo blizn wychodziło mi to na dobre. Teraz z dumą i satysfakcją prezentuję wam najnowszy numer, patrząc wam w końcu prosto w oczy. Dzisiaj Reto nie ma już przed nami nic do ukrycia. Mam wrażenie, że cały numer zarówno tekstowo, jak i klipowo pokazuje, jak przez te wszystkie lata Igor dojrzał. Pierwszy raz w historii mamy 100% prawdziwego Reto, nie zbaczając już na wizerunek czy to, co wypada mu mówić. W całym tekście idzie wyczuć ogromną dawkę bólu. Cały klimat zresztą trochę wydaje mi się, że nakierowuje nas na takie emocje. Numer nacechowany jest również dużą nostalgią i takimi prywatnymi odniesieniami do przeszłości, co kozacko łączy się z klipem. Sam tytuł profilu na Instagramie, no bo jeszcze nie wiemy do końca, jak będzie nazywać się płyta, daje sporo do myślenia i jakbym miał obstawiać, to będzie to płyta z zerową komercją, w 100% postawiona na życiowe doznania. W końcu Więcej niż płyta. Może symbolizować po prostu to, że krążek zwyczajnie będzie jego życiem i nie będzie to plejka do grania na melanżach, a właśnie wręcz przeciwnie, do życiowych przemyśleń. Już na jego poprzednim
różnicę w samopołudnie dało się odczuć, że tych komercyjnych numerów jest bardzo mało i więcej tracków po prostu było postawione na szczere uczucia i doznania. Zazwyczaj pierwszy singiel na danej płycie to numer sklejony pod hit, tak żeby jak najgłośniej w krótkim czasie zrobić szum o płycie. Tutaj totalnie wybór na odwrót, raczej nie będzie to numer z dużym repeat value, ale to tylko większy props dla Reto, że kładziemy, nazwijmy to, sztukę nad wyświetlenia. W muzycznym świecie, gdzie wielu raperów trzaska komerchę pod TikToka, nie jest to taki oczywisty wybór. Coś, co mi osobiście bardzo przeszkadza w muzyce Reto, to w ostatnim czasie bardzo powtarzalne brzmienie. Dla mnie osobiście w jego numerach od jakiegoś czasu jest zdecydowanie za dużo gitary, która jeszcze dodatkowo na większości tracków, na których się pojawia, brzmi bardzo do siebie podobnie. Rozumiałem to przy krążku w samopołudnie, wtedy był to swego rodzaju koncept na płytę, klimat westernowski i takie tam, ale obecnie tego aż tak nie kupuję i nie chcę iść za tłumem, który skanduje, że kiedyś Reto był lepszy, ale szczerze to momentami brakuje mi takiej choć lekkiej namiastki tego, co dostawaliśmy chociażby na Boa. Dodatkowo moim zdaniem w ostatnim czasie zbyt dużo przecina się z wróblem, taki trochę syndrom Atutowego i chłopaków Zojo. Bity wróbla w mojej opinii są do siebie bardzo podobne i to zabiera ten słynny element zaskoczenia. Po epce z Zetkom, gdzie za wszystkie bity odpowiadał wróbel, liczyłem na innych beatmakerów albo po prostu inaczej brzmiące bity. Niestety tego nie dostałem, co nie zmienia faktu, że pewnie na płycie będzie wiele numerów również z innymi producentami. Wbijajcie na mojego Instagrama, tam mam bardzo fajny kontakt z każdym z was. Jak chcecie popisać, to serdecznie zapraszam. Zostając w temacie Reto, warto jeszcze wspomnieć kilka słów o Chillwagonie. Trzeba powiedzieć, że u chłopaków zrobił się naprawdę niezły zastój, bo ostatni numer wyszedł ponad pół roku temu, był to Chillwagon prezentujący TDF-a i od tego czasu cisza. Jeżeli jest to marketingowy ruch i chłopaki zamierzają wrócić za jakiś czas z całą ekipą, to totalnie się jaram, bo mam wrażenie, że przez ten cały okres to właśnie przerwy brakowało chłopakom najbardziej. Ludzie zdążą się stęsknić, chłopaki znajdą starą zajawkę i to zaowocuje w nowe, mocne traki. Boję się jednak, że tylko się łudzę. Kanał Chillwagonu dawno zmienił nazwę na Space Ranch i teraz działa bardziej na zasadzie wytwórni. Borygo jakiś czas temu poinformował, że to już koniec Chillwagonu, jakiego znamy. Chłopaki mają nie wydawać już więcej płyt, a single mają pojawiać się już tylko sporadycznie. Jedynie ewentualnie będziemy otrzymywać jakieś różne projekty, takie jak mixtape czy coś w ten deseń. Co z tego będzie? Zobaczymy. Boję się, że projekt Chillwagon został już odsunięty na bok. Cała ekipa bardzo skupiła się na swoich solowych wydaniach. Sam Chillwagon nie wzbudza już tylu emocji u fanów co kiedyś, a poza tym Borygo mam wrażenie, że bardziej niż na chillu skupia się na rozwijaniu kolejnego biznesu, jakim jest Space Ranch. Ostatnio podpisał on młodych podziemnych chłopaków z Faith, gdzie między innymi jedną z głównych twarzy jest Vajma, Hype Man Japsona. Wydali numer Kredki, który trzeba przyznać, że jest dość świeży. Nie wiem, na ile Faith można nazwać kolejnym dzieckiem Boryksona, ale na to wygląda, że ten znalazł sobie kolejną zabawkę, wyczuł potencjał i realnie moim zdaniem może zmienić dużo w polskim rapie. Ci chłopacy to młoda fala, większość z nich robi całkiem fajne liczby jak na podziemie, a niektórzy nie mają nawet pokończonych 18 lat. Jeżeli zostanie to dobrze pokierowane, to jak dla mnie Borygo i jego kolejny projekt może zapisać się na kartach historii polskiego rapu. Jak dla mnie te wszystkie znaki wskazują na koniec Chillwagonu. Może sporadycznie będą coś wrzucać i tak powoli wygasać, ale ja mam wrażenie, że sami chłopacy stracili już mocno zajawkę, a przecież to w tym wszystkim jest najważniejsze. Zostając wciąż w bardzo podobnej tematyce, słów kilka o labelu, bo taki chce założyć Reto. Jakiś już dłuższy czas temu Igor na swoim Instagramie poinformował, że właśnie ma on w planie założyć swoją wytwórnię. Patrząc na całokształt kariery Reto, gość wydaje mi się, że ma łeb na karku i większość jego ruchów była bardzo przemyślana i końcowo zawsze wychodziły mu je na dobre. Nie jakieś zachłanne, szybkie przejścia na swoje, tylko dopiero po zbudowaniu ogromnego, pewnego fanbase'u, ten zaczął coś tam sobie ciumkać na swoim kanale. Innym faktem jest to, że z niewyjaśnionych przyczyn kanał MBL przestał tak naprawdę funkcjonować, bo po założeniu Chillwagonu każdy większy z ich kanału dawno już odszedł, ale myślę mimo tego, że tak czy siak Reto od zawsze planował założenie swojego labelu, bo tak naprawdę to na swoim już jest. Mało osób zwróciło na to uwagę, ale obecny kanał Reto to tak naprawdę stary kanał Dzikiej Korei, czyli jego projektu z Borygo. Trzeba powiedzieć, że ludzie wokół Borygo to totalny marketingowy top. Najpierw duży projekt, powrót Reto po latach, stary zew Boryksona, sukces średni jak na możliwości, ale wciąż całkiem przyzwoity, później przerobienie to skrupulatnie na solowy kanał Reto i promocja płyty. Jestem przekonany, że gdyby Igor zaczął wrzucać numery na czysty kanał, to tak by to nie wyglądało. A że Dzika Korea zdoła rozhulać algorytm, to pierwszy singiel Reto po 3 latach, Billy Kid, wykręcił diament, pierwszy singiel po takiej przerwie. No wow. Mnie tylko ciekawi, czy ten label będzie faktycznie w 100% jego własnością, czy będzie maczał w tym palce Borygo lub ludzie od Chillwagonu. Tak czy siak głównym decyzyjnym zapewne i tak będzie Reto, choć kto wie, może po prostu będzie twarzą całej wytwórni. Czas pokaże, na pewno założenie takiego labelu zwiastuje wysyp nowych, jeszcze nieznanych nam gwiazd, które całkiem prawdopodobnie w przyszłości będą stanowić o sile naszej sceny. Wydaje mi się, że Reto byle kogo do wytwórni nie zrekrutuje i mam szczerą nadzieję, że się nie mylę. Więcej o płycie i losach wytwórni Reto zapewne dowiemy się niedługo, skoro wystartowała już promocja płyty i z każdym dniem niewiadomych będzie coraz mniej. Liczę na płytę przynajmniej na poziomie w samopołudnie, choć ta zbytnio mnie nie kupiła. Mam też nadzieję, że Reto zaskoczy i uważam, że skillowo ma szansę zjeść ten rok, bo skilla to on od zawsze posiada. Na to wszystko oczywiście trzeba będzie jeszcze poczekać. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tym wszystkim, o Chillwagonie, o płycie, o singlu. Czekam z niecierpliwością na wasze opinie. Dzięki za oglądanie do końca. Mówił do was Jerzyk, do następnego i siema. Wbijajcie na mojego Instagrama, tam mam bardzo fajny kontakt z każdym z was. Jak chcecie popisać, to serdecznie zapraszam.